Witamy Państwa serdecznie. No dzisiaj, proszę Państwa, gdy mamy już ten 31 marca 2014, dopiero jutro będzie, proszę Państwa, 1 kwietnia, ale te święta ponoć, no te katolickie oczywiście, dopiero pod koniec kwietnia, proszę Państwa. Dużo ludzi pouciekało, nawet samotny poszedł stąd pan dyrektor Cavallucci. Proszę Państwa, co oni od niego chcą? I tutaj był ostatni film na temat Bieruta w laboratorium. Także proszę Państwa, my jesteśmy po tych czterech filmach, po czterech projekcjach. Ale ja wiem, bo Cavallucci teraz za tobą poszedł dosłownie, wiesz? Tak. I tak myślę, Cavallucci poszedł sam. No bo wiesz, gadają głupoty, tani ta głupoty. Tak. No. Słuchaj, ten Piotrek, on tu szedł, zaczął wrzeszczeć, ten taki, wiesz, że... Ale jaki to głupek, Boże, tak. Gdzieś tam się upił. Ja mówię, to jak wy tak pijecie, to jest na Foksal 11, atelier. I tam może być Ireczek. Ale dzisiaj Ireczek miał być, proszę Ciebie, na Koszykowej 28, w kafejce internetowej, tam gdzie ja siedzę, na internecie. Ale ktoś go upił, bo on na... powinieneś tam jeździć. Koszykowa 28, do Bonifratrów, tak. O 11.30, obiad, wczoraj. No. On przyniósł mi 5 kotletów, były ziemniaki, kotlety, proszę Ciebie, no takie smakołyki, drugie dania same dają. U Bonifratrów na Sapieżyńskiej 11.30. Powinieneś chodzić i wtedy byś wiedział. No. To więc Ireczka, ktoś, proszę Ciebie, upił. No. Zobacz, o ulica szpitala Ujazdowskiego, że to jest taka szpitala. Patrz. Ulica Szpitala Ujazdowskiego. No tak, bo tu szpitale były. Tak. Ale proszę Ciebie, tak, Ireczek miał dzisiaj przyjść i nie przyszedł ten cały Ireczek. No. Także, tam inny się proszę Państwa, my wracamy tą taką brukową uliczką ze Szpitala Ujazdowskiego, ale ten ostatni film był o tym, o Bierucie, tak? Tak, o Bierucie, tak, o Radzie Narodowej, tak. O Radzie Narodowej. Tak, i podobało Ci się to? Nie, podobało się to, jako artystycznie to było ładne, nie? Tak popatrzeć, wiesz, tak. Także wiesz, ładne to trzeba było usiąść w pierwszym rzędzie i mieć to powiększonym tym, bo to wiesz, te rakiety jak Breżniewa chowali, to wszystko i ta musztra, ale ta parodia cała ruskiej armii w Berlinie, to rzeczywiście oni może z przyzwoitości nie puścili, bo Polacy to świnie i Polacy by chcieli sparodiować w Berlinie ruską armię, a to przecież wiesz, do czego to podobne. Dobrze, proszę Państwa, że telewizja nie głupia i nie puściła wcale tego wszystkiego w Berlinie, w niemieckiej telewizji, no bo, ale jakie to świnie. Zauważyłeś, prawda? No, i on myślał, patrz, ile ten film, ze 20 minut, 19,5 minuty, ten ostatni, premiera filmu, 19,5 minut, wielka premiera. No, film to ma 2 godziny, do 2 godzin, 2,5 godziny, ale wiesz, to są filmy takie artystyczne też. Także słuchaj, ja Ci coś powiem, teraz całą prawdę. Nie wiem, czy to było tydzień temu, ale tu stała policja, bo ten wernisaż, który odbył się dzisiaj, miał być tydzień temu. Czy to 2 tygodnie? Słuchaj, ktoś zadzwonił, że jest bomba. No, ktoś zadzwonił, że jest bomba. Ja tu przyjeżdżam, ale wiesz co? Porobiło mi się bardzo dużo zdjęć zamku Ujazdowskiego we fioletach policji polskiej, wiesz? Fiolety to są ukraińskie kolory. Żółte, takie ukraińskie. No. Ale dlaczego Ci się kłaniają ukraińskie kolory? Bo ja wiem, że Polacy za bardzo tam im współczują, proszę Ciebie. No. I to, co się działo nad trasą WZ przy pomniku, wiesz, przy świętej Annie, wiesz, Zygmunta, no to wiesz, i wtedy zaczęły się te problemy. Ale ja Ci muszę powiedzieć, że ruskie czołgi już odstąpiły od granicy, wiesz? No. Nie ma. A, to tak, wiesz, oni te odstąpili, to mogli też i udać też, wiesz? Tak. Tam zamaskowane mogło być, wiesz? No wiesz, jakby się to, ale jakby ci się coś miało dziać. Jak gdyby się coś miało dziać. Nie, oni tam mogą trzymać, wiesz, na pewno wiesz, jak tam trzymać, wiesz? Mogli, wiesz, wycofać, wiesz? No. Wiesz, ale to na pewno trzymają, wiesz? Tak. Wiesz, bo to już taka strategia wojskowa jest, wiesz? Że oni muszą być czujni zawsze, wiesz? No. Nie będzie najlepszy pokój, ale muszą uważać, bo przecież tyle doświadczenia mają, wiesz? Kto ma tyle doświadczenia? No, Rosjanie z Hitlerem, wiesz? Z Hitlerem, no. Tak, że ten...
wiesz, Stalin mówi, że to wojsko kręci koło granicy, wiesz? A tak. Mówi, nie, to tylko tak się spacerują, wiesz? No rozumiem. A później za kilka tygodni napad, wiesz, to już, wiesz, a to nie tylko Stalin, tak. Hitler, ale inni też tak się zachowali, no. To już taka taktyka wojskowa, że zawsze trzeba być czujny, może być najlepszy pokój, ale spokój. Ale pokój najlepszy, ale proszę Państwa, trasa Łazienkowska, tam z Ochoty, z tego państwa, czasów Hitlera dojedziecie do Marysinka, Państwo tam. Tak? Wiesz, no rozumiem Ciebie, tak. Wojsko, wiesz, tak. W takim stanie, wiesz. No. Pogotowia, wiesz. A jakie no, Ty... No. Wojsko nie może być takie czasy, jak były, tak, że tak łazimy, wiesz. Tak. Troszkę, wiesz. Ale wojsko musi... A jaką Ty pomyślność wróżysz temu reżyserowi? Co on będzie z tego filmu miał? Nie, to na utrzymanie zarobi, wiesz. Dobrze powiedzieć, bo nic z tego nie będzie miał. Takie, wiesz, byle co. Tak. No. Nie no, on tam jest w tym związku tych filmowców. To... Ale wiesz, że u tego Kawaluciego to same takie, takie skandale. A tak. No. Ale Kawaluci to się, wiesz, taki, jest trochę taki, taka indywidualność, jako wybitny jest. Nie? Wybitny Kawaluci. Tak. Bo ten mój Jan Witek mówi, że jakiś mały Gargamel łysy. Ja mówię, nie rób tak, bo po prostu to nie o to chodzi, ale ludzie dosłowni, że wierzą w te robaki, że im po głowie chodzą w nocy, albo pamiętają, wiesz, to co sprzed 40 lat było. Po co to gadać? Słuchaj, intelekt to nie jest wygląd. No. Wiesz, on taki jest, ten Kawaluci, taki. Tak. Aha. Wyróżnia się, wiesz? Wyróżnia się, właśnie. No gdzie ty idziesz? Pojedziesz zaraz na Pragę. I po co ci to? Tam na Saską się jedzie. Na Marysin, Wawerski. Tam świadkowie w Radwarze zebrania mieli. Ja samtego jadę, samtego. No. Tego, wiem. Ja wiem, no. Także widzisz, fajne miałyśmy filmy cztery. Tak. U żebraczek katolików. To leć Benek, szybko, spiesz się, no pa.